Ja už kejší sa motým o spravdu, je to možno i nie inorú. Zviete, byli sme ze mojom Elzom v Egypte, všetro vidí mi tam pre 6-4 dní, bolo to či v 1972 roku. No i duchši byli mi v takým miestovojší Hanovil, kelanojšie kilometrov od naisto vyvolaného miasta Alexandria a zatím očaskali mi še i ze Kajírem, i perami doma v Gíže, i nie inota. Tam, v tem Egypte za prezidenta Anwara Sadata, bočinom polokom blank grifne. Mieli nos tam všejské festelne rade. Viete, tam, v tem Egypte, v najsrokšim afrikanskim mieste Kaíže, pierši roz uvideli mi ze mojom Elzom i festelne pomaški čili mi te fajgi na bazáže Khan Khalili, na najsrokšim bazáže na świecie. No, možno je z jednosť ešte sporši, taký či deknienty bazar Kapali Karsi, w Stambule, ale bych się sam nie wadził, bo szwajnął się po obu. Tam na tym Khan Khalili, pośród dziesiątków blank wąziutkich uliczek pasażów handlowych, zabunkrowali się, wciśli się sklepiki, roztomajty maści budy i sztandy, srogie albo mniejsze, rauch, cimry, kaj szło się pokurzyć ich nie nargile, maluśkie kafeje i sztandy, które ugibały się pod ciężorem gemizów i tropikalnych owoców. Idzie tam lajsnąć się bez mała wszystko i wszandy, ale piło się tej, ten ich ni tej. Tej tameszny jest ci naisto wyśmienity, szmekny. No i lepszejszy jest tej pfefferminckowy. Jeśli to świeżo zaważony pfefferminckowy tej po arabersku ataj, ważony zielony chiński tej we knutkach, takich z dociepniętą rajnastką ze pfefferminski i ze mocką cukru. Arabecki zwyk może wypić 3 glaski. Wiecie, pierwsze jest to pieruńsko gorzko, jak całkie nasze ludzkie życie. Drugo zaś jest słodko, jak pszonie, jak miłość. Trzecio jest naisto letko, jak śmierć. I na ty idzie się szluknąć można w tym czasie we każdym większym składzie we ichnich kafejach, albo i u jubileża. Bo jeszcze wszędzie inszy ty, ale mniej wywołany. Ten drugi robiło się ganz einfach. Do litrowej tej kany wciepowało się kole 10 dziorek kardamonu, czorny ty i też mocka cukru. Waży się to na maluśkim ogniu wele 10 minutek, zatem odstawia się to na pora godzin. Nie skoczy przed grzywo się jeszcze ruch, no i idzie te doski pić. Zetwo dodeczko, ale to skuli tego kardamonu, który musi pokazać całki swój szmek. I z tym się kupluje wszystko, co te roski godo się u araberach, muzelmanach, a to też bez tuż, i że te roski po odchlaśnięciu od zesla Hosniego Mubaraka i po tych wszystkich hajach we Tunezji, skany wycieplie ich prezydenta Zina Ben Aliego, Libii we wtorej ludzie mają już pełno żyć Muamara Kaddafiego i jego całki familii, no i kaj tam jest. Wszystkie w Europie tropią się o to, wiele to też tych Araberów przykludzi się sam tutaj do tej naszej festelnie katolickiej Europy. Podwilco, nom sam we Polsce to jeszcze nie grozi, ale też już nie wtore pieronym się jargają, jak obejno ten poseł Giżyński, nie? Nie wtorzy pewnikiem się skapli i że Joteroski tak realizuje wiele tych dwóch konfesji, naszej chrześcijańskiej i ich islamski. Szluknąłeś kiesik na ta drugą glaska araberskiego tyju, ta sztramsko jak pszunie. Dla muzelmanów ucisko, pragliwość, miłosno jest cichą pomboczkowej mądrości, a miłość fizyczna jest zapowiedzią ichniego raju, który, jak oni wierzą, jest nieskończonym stanem ekstazy i gifilu, przykludzającym do zjednoczenia się ze pomboczkiem. Mystikery islamu, te sufi, kuplowali boskość ze zmysłowością. Wielbili Boga jak kochanka, tropiąc się o to, co by się przypodobać Allahowi nikiej kobiecie. Mieli też ale wyrozumieni. Ibn Arabi nauczał, że istnieje jeden jedyny Bóg, który ale inspiruje wszystkie konfesje. Nie oddawaj się jednej szczególnej wierze, pisał w ten czas, tak, co by podawać we wątpliwość całki rest. Bóg wszechmogący i wszechobecny nie ma we jednej jakiejś jednej, jedynej wierze. On sam godo we Koranie tak. Lecy kandy się obyrtniesz, tam na zicher znajdziesz w oblicze pombuczka.
Tak prawdą to najsrokszą tropa ze muzelmanami mają żabojady i bezmać Niemcy. O tych ostatnich nie będę sam za tela rządził, bo to jest to pieruńsko lajera, ale żykna też koło żabojadach, o Francuzach. Tej razinku, o którym ich skorzy godą, idzie się szluknąć w najsrokszej meszej, w takim meczecie Paryża, naprzeciw plantów mianowanych Jardin des Plantes we piątej dzielnicy miasta. Jeszcze on zieloniato biały, a ze jego minaretu górącego na tą meszeją ożmiewo śmiew tego muezina. Ale w pośrodku Paryża blagnie idzie ujrzeć zamecznych wiernych muzelmanów, oskładających lojferki i rzekających we kierunku Mekki. Są ale takie, i o ich nierozum widział w większych dzielnicach, we Barbe, amo Menil-Montmartre, kaj arabersko mowa jest jednako einfachowo jak francusko. Tamtyż ci te araberskie burki i nikaby przynależą do kolorytu ulicy i ino sto pieruńskie łoszkliwce poradzą nawiązać do logiki tego dżihadu, do ringowania się dobra ze złym, do potajlowania świata na Dar al-Islam, to jest terytorium muzelmańskie i społecznie sprawiedliwe, i Dar al-Harb, terytorium jeszcze do teroska niemuzelmańskie, dicht teren ichni wojny. Jest jeszcze pośrednio kategoria zona zawieszenia broni, tak po ich niemu mianowano Dar al-Aman. Na śmiewku robi się tłuczno, jest ciżba we araberskich szynkach na Menil-Montmartre, ale też we dzielnicach araberskich we Köln, München albo Berlinie, co by sam już nie godać w Londynie, Wiedniu albo Barcelonie. Hned same chopy słepią, meka kola, czkają zupa ze soczewicą, szkopowina, koło ze miodem, datle. Zatem też wierne we hidżabach rzekają, a suwecko islam oznacza poddanie, całkowite poddanie się Bogu. Czasem jeszcze też dociepnąć, i że hned jedna piąto całki ludzkości wyznowo islam. No to, że ino Allah Akbar, ojgin z pnioków.